Zapraszam do zakupu najtańszych końców w sieci do FIFA 15. Najszybsza dostawa, wiele form płatności. Polecam. Teraz grając na PlayStation możecie załapać się na naprawdę fajną ofertę, tak więc jeśli jesteście zainteresowani, sprawdźcie linki w opisie. Siema, to Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Pod Lupą. Dziś zgodnie z wynikami ankiety, w której naprawdę licznie wzięliście udział, testujemy sobie Kevina De Bruyne, więc mam nadzieję, że ta recenzja wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli po raz kolejny przebijecie 200 łapek pod lupą, będzie naprawdę super. Słuchajcie, testowałem go sobie na środkowym napastniku, ponieważ wszystkie statystyki Kevina De Bruyne z wyjątkiem fizyki są lepsze od statystyk Roberta Lewandowskiego, tak więc ustawianie go na SPO moim zdaniem by było marnowaniem potencjału. Jeśli chodzi o same statystyki, wyglądają one następująco: 88 tempa, 95 strzałów, 98 podań, 94 driblingu, 55 obrony, 82 fizyki, no co potwierdza 11 goli, 6 asyst w 10 spotkaniach. Jeśli chodzi o rozbudowane statystyki, tutaj naprawdę wszystko poza skocznością i statystykami odpowiedzialnymi za obronę oraz główkami jest na zielono. Na główki warto zwrócić uwagę, ponieważ no, nie jest to zawodnik, na którego chcecie dośrodkowywać, a poza tym naprawdę statystyki miażdżą. 99 longshotów, na przykład 99 kondycji, bardzo dobre agility, dobre przyspieszenie, aczkolwiek o tym powiem za chwilę. To wszystko sprawia, że Kevin De Bruyne jest bardzo fajnym zawodnikiem, aczkolwiek ma dwie wady. Po pierwsze, tutaj widzieliście dwa klipy, na których bramkarze bez problemu wyciągają jego strzały i nie wiem, czy to jest kwestia pecha, czy to jest kwestia słabego wykończenia, chociaż ma wykończenie na poziomie 93. Bramkarze przeciwko niemu bronili czasami jak absolutni bogowie i nie wiem, czym to jest spowodowane. A druga wada tego zawodnika, może nie wada, ale jak gdyby taka nieścisłość, ma on 88 tempa na karcie, czyli tyle co ma Alexis Sanchez przed upgrade'em, tyle co ma Inform Tevez, a tego zupełnie nie czuć. Nie chodzi o to, że jest on wolny, ale nigdy w porównaniu z tymi zawodnikami nie powiedzielibyście, że jest to zawodnik tak szybki, i to na tyle, jeśli chodzi o wady tego zawodnika, ponieważ reszta są to same zalety. Tutaj widzieliście statystyki stałych fragmentów gry, które nie są zboostowane. Stałe fragmenty gry ma on wszystkie te rubryczki na 90, poza chyba rzutami karnymi, które są na 89, i to rzeczywiście czuć. Stałe fragmenty gry to jest coś, co tym zawodnikiem wykonuje się fantastycznie. Tutaj był rzut karny, więc nic ciekawego, ale tu za to ten rzut wolny naprawdę wszedł idealnie. No i jeśli szukacie dobrego wykonawcy rzutów wolnych, rzutów karnych, to Kevin De Bruyne jest na pewno dla was. Jeśli szukacie kogoś od longshotów, no to oczywiście też zatrudnijcie Belga, ponieważ strzały z dystansu są niesamowite. Bardzo łatwo jest je wyczuć i po dwóch spotkaniach już mniej więcej wiecie, z jakiego miejsca na boisku, z jaką siłą trzeba uderzyć, żeby ta piłka na pewno wpadła. No patrzcie na to, co teraz zrobi Kevin De Bruyne. To jest po prostu niesamowite, jak łatwo strzelić gola z dystansu tym zawodnikiem. Więc jeśli lubicie uderzać z odległości, serdecznie go wam polecam. Tak więc moim zdaniem jest to zawodnik idealny jako środkowy napastnik, także jako napastnik w duecie, czy też sam powinien się sprawdzić, aczkolwiek czasami brakuje mu tego przyspieszenia, przynajmniej po zawodniku, który ma 88 tempa na karcie, powinniście spodziewać się czegoś więcej, więc jeśli chcecie mieć go jako takiego szybkiego zawodnika, no to nie polecam, po prostu tego nie poczujecie, ale za to wszystkie jego inne atrybuty sprawiają, że warto go kupić. Tak więc to by było na tyle, mam nadzieję, że ta recenzja wam się spodobała. No i co, to był Koza, kanał Koza Sport, na razie. Piona.